Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Nie wiem, piosenka o miłości, a nie wiem, czy widzieliście teledysk, całość rozgrywa się u fryzjera, no, zwłaszcza przy dwóch panach, którzy nie posiadają włosów, to jest ciekawa sprawa. Koniecznie zobaczcie Right Set Fred na antenie Radia Fest, uwielbiam do tej piosenki wracać. Tak jak uwielbiam wracać na cichą w Chorzowie, bo kolejne wieści z Chorzowa ma dla was Kuba Kurzela. Cześć Kuba. Cześć Marcin, witam serdecznie ciebie, witam wszystkich słuchaczy Radia Fest. Cześć. Witaj, witaj. My doskonale, Kuba, wiemy, jak wyglądał miniony weekend. Wszyscy kierowali tak naprawdę spojrzenia w stronę Katowic i tego, co działo się na siatkarskim boisku, ale oczywiście emocji związanych z piłką nożną, tym bardziej z ruchem Chorzów, chyba nie brakowało, co? No oczywiście, że nie. No wiadomo, że Śląsk sportem żyje i tym siatkarskim, no ale my tutaj przy cichej skupiamy się głównie na piłce nożnej, tym bardziej, że jest na czym i cieszę się, że po raz kolejny zwaniamy się w poniedziałek w ramach wieści cichej, bo wieści płyną pozytywne i to jest fakt i to jest ten pozytywny punkt dzisiaj, bo niebiescy po raz kolejny dopisali sobie 3 oczka po sobotnim meczu z drużyną Widzier Suwałki, wygrywając rzutem na taśmę 1-0. Także pięknie. Jeśli dobrze pamiętam, Kuba, no to w zeszłym tygodniu mówiłeś o tym, że chyba są na drugim miejscu, wiceliderem. Czy to już w tym momencie się poprawiło, czy w dalszym ciągu jeszcze muszą troszkę popracować na tym pierwszym miejscu? Ruch robi wszystko, żeby zamienić się pozycjami z drużyną Stali Rzeszów, a to dlatego, że te 3 punkty przybliżyły nas do pozycji lidera, bo Ruch wygrał, Stal Rzeszów przegrała swoje spotkanie wyjazdowe 3-1, jeżeli dobrze kojarzę, i Ruch zbliżył się do lidera na 1 oczko. No teraz w najbliższy weekend niebiescy wybierają się do Ostródy na mecz z Sokołem. Stal Rzeszów grać u siebie będzie w najbliższy weekend z drużyną z Niża Pruszków i jeżeli, zakładamy, udałoby się obu drużynom wygrać oba mecze, to za 2 tygodnie u nas będzie mecz o pozycję lidera, ale na razie my staramy się o tym nie myśleć, bo tutaj nawet zawodnicy i trenerzy podkreślają, że myślimy trochę jak Adam Małysz kiedyś o najbliższym skoku, to my teraz myślimy o najbliższym meczu i trzeba najpierw wykonać dobrą pracę w Ostródzie, żeby potem już zacząć przygotowywać się do tego meczu. Być może trzymamy za to kciuki o pozycję lidera tutaj w Chorzowie, chociaż może się to już wydarzyć w najbliższy weekend, ale no nie chcemy zapeszać. No na pewnie, razie skupiamy tak. się na najbliższym meczu. Wiemy, co się będzie działo w takim razie, a co się działo w miniony weekend? Opowiadaj. No działo się sporo. No my bardzo cieszymy się, że na trzecim jak na razie poziomie rozgrywkowym nie tylko zawodnicy spisują się świetnie, ale również kibice, bo biorąc pod uwagę wszystkie ligi, które znajdują się na centralnym poziomie rozgrywkowym, czyli ekstraklasa, pierwsza, druga, no to tylko drużyny z ekstraklasy mogły pochwalić się nieco lepszą frekwencją, bo też dysponują nieco lepszą infrastrukturą niż my, bo Ruch zajął bodajże 5. miejsce, jeżeli chodzi o frekwencję na trybunach, także nie tylko brawa dla zawodników, ale też za kawał kibicowskiej roboty dla sympatyków niebieskich. A co na boisku? Na boisku mecz dość mocny, pierwsza połowa wyrównana, bardzo dużo ciekawych akcji z jednej i z drugiej strony, dużo niewykorzystanych sytuacji, kapitalna dyspozycja obu bramkarzy. Smutna informacja w trakcie pierwszej połowy, bo jeden z naszych czołowych zawodników i strzelców, i jakby takich powiedzmy mentorów tej naszej młodzieży, czyli Łukasz Janoszka, doznał kontuzji i wszedł za niego Filip Żagiel. I co jest bardzo istotne, okazuje się, że może akurat w przypadku tego meczu tak miało być, bo to właśnie Filip Żagiel w drugiej połowie, rzutem na taśmę, w 92 minucie, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, zdobył bramkę na wagę 3 punktów, także można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, aczkolwiek my mocno trzymamy kciuki, że Łukasz Janoszka, czyli popularny Ecik, bardzo szybko wróci do zdrowia i już niedługo będzie do dyspozycji trenera Skrobacza, bo umiejętności, przede wszystkim to nastawienie mentalne, którym zaraża drużynę i tą naszą chorzowską młodzież, no jest nieodzowne i to jest bardzo, bardzo ważny punkt. No, kontuzje oczywiście nie są wskazane, zwłaszcza przy takich piłkarzach. Emocje, jak sami słyszycie, były. 92 minuta, no nikt by się tego nie spodziewał, to znaczy my bardzo chętnie się takich rzeczy spodziewam, no i fajnie, że to tak wyszło, prawda, Kuba? No ale jednak 3 punkty w takiej minucie, no to dla konkurencji no musiał być szok, prawda? Podkreślał to również trener drużyny przyjezdnej, że był zadowolony z gry i może nie w ciemno, ale przyjąłby ten punkt z radością, bo jednak tutaj drużyny, które do nas przyjeżdżają, starają się o jakąkolwiek zdobycz punktową, bo niebiescy na 9 meczów w drugiej lidze jeszcze nie przegrali jeszcze, nie przegrali żadnego meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe. No ale też podkreślał to nasz trener Jarosław Skrobacz, że no nie chciałby być w skórze piłkarza,
piłkarzy drużyny Bigier Suwałki, bo kiedy już nastawiasz się, już myślisz, że jesteś tam myślami przy końcu spotkania, tu wpada taka bramka. No tym bardziej, że trzeba to podkreślić. Wcześniej bramkarz drużyny Bigier Suwałki spisywał się kapitalnie, wybronił mnóstwo sytuacji. Zresztą trzy sytuacje miał wcześniej takie, powiedzmy, stuprocentowe. Nasz strzelec tej złotej bramki, czyli Filip Żagiel. No i okazuje się, że tym razem nie do trzech, a do czterech razy sztuka, bo strzelił na bramkę. Bramkarz zatrzymał ten strzał, ale niestety przeszedł on pod ręką, pod brzuchem i stoczył się powoli. No ja miałem wrażenie, jak oglądałem tę bramkę później w powtórkach, że to wszystko działo się w slow motion, ale no dla nas happy endem zdecydowanie. Niesamowite sprawy w takim razie. Fantastycznie takie emocje my rozumiemy. Jak ja zawsze to powtarzam, piłka jest pięknym sportem, zawsze może się wszystko obrócić tak naprawdę w ciągu kilku chwil, prawda? No i w tym momencie już Ruch Chorzów wygrał. Zwłaszcza, że jak mówisz, no jednak zdecydowana przewaga chorzowskich była, prawda? Zdecydowanie była przewaga w drugiej połowie, dużo dobrej gry, dużo dobrej piłki. Gdzieś dostępne są również w internecie skróty z tego spotkania, jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć, bo cokolwiek przeszkodziło w tym, żeby pojawić się na Cichej, czy oglądać transmisję, która również miała miejsce w sobotę, to jest już w internecie na platformie YouTube skrót z tego spotkania. Warto zobaczyć, no ta druga połowa, mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, to jest nadal trochę nasza bolączka, że brakuje nam tej skuteczności. A i ten fakt też warto odnotować, a propos skuteczności, że zadebiutował nowy nabytek Ruchu w szeregach właśnie składu pana Jarosława Skorbacza, czyli Damian Kowalczyk, napastnik. No i nie ukrywamy, że tutaj w Chorzowie mocno liczymy też na Damiana, że odpali i trochę podreguluje ten dorobek bramkowy Ruchu. Wprawdzie w tym pierwszym debiutanckim meczu bramki nie strzelił, ale liczymy na to, że to się odwlecze. Oby tak właśnie było. Wieści z Cichej kolejne już za tydzień po godzinie 12. Zapraszamy pięknie, Kuba Kurzela. Wielkie dzięki za relację. Dzięki, wszystkiego niebieskiego życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów.